doznają. Ale to po prawej czy po lewej? Bo ciebie faktycznie można poznać. Ciebie, jakby się tak dobrze przypatrzeć. Jak to... parę kilo jeszcze? Też. Ola, co pamiętasz jak z dzieciństwa zborowego? Takie najdalsze jakieś przypomnienie. Pamiętam szkółki, uroczystości, w jakich braliśmy udział. A kto prowadził szkółki? Różne osoby. No, na przykład? No, moja mama, ciocia Biola Mielczarek, ciocia Markowska. A moja mama też prowadziła szygulanki. Starsi żyją z szygulankami. Dwie młode dziewczyny, ale mniejsza. No co jeszcze pamiętasz? Pamiętam później już spotkania młodzieży, próby chóru. I też pamiętam różne historie, które opowiadali mi rodzice z dawnych lat. No tak, ale właśnie na tym, co tam opowiadali czasem rodzice, generalnie się kończy, prawda? Na przykład, wiesz, ile lat ma nasz dur? Na pewno bardzo dużo. O, bardzo dużo ma nasz powiedz. Tak, na pewno, na pewno. Historia jest bardzo ważna. Bez przeszłości nie byłoby teraźniejszości ani przyszłości. Jesteśmy następnym pokoleniem. To prawda. I my może pamiętamy mało, tylko to, co tam rodzice nam przekazali, ale na szczęście mamy w zborze taką osobę, która wszystko skrupulatnie notowała, zapamiętywała i teraz zabierze nas fascynującą podróż o tym, jak zaczynali adwentyści w Krakowie, o dziejach całego naszego zboru. Nie na tyle, aż pamiętam. To jest najstarsze zdjęcie siostry Luizy Rubin, która, kto pamięta, w którym roku przyjechała do Krakowa, starsi powinni pamiętać. 1911 rok i wtedy Ewangelia przybyła do Krakowa. Wtedy siostra Rubin zapoznała z Ewangelią najstarszą naszą członkinię krakowską, siostrę Dziewińską, u której odbywały się nabożeństwa i ona była pierwszym kierownikiem zboru. To był rok 1920. W 1920 roku został zorganizowany nasz krakowski zbór. Kolejnym kierownikiem zboru była Wiktoria Koźmiuk. Jej mąż nie był adwentystą, ale nie był przeciwny. U nich odbywały się nabożeństwa. U nich też z Ewangelią spotkał się brat Michał Duras, który przekazał też dużo swojej historii, którą zapamiętał, którą mam spisaną. Kolejną osobą, która pracowała na terenie Krakowa i okolic, był brat Wilhelm Czembor. Kolejny Józef Zieliński i kolejny Franciszek Stekla. Te trzy ostatnie osoby w późniejszych latach były przewodniczącymi kościoła. W 1929 brat Franciszek Cybura przyjmuje chrzest i staje się za niedługo opiekunem naszego zboru i starszym zboru, wieloletnim starszym zboru. Jemu w pracy pomagał brat Paweł Król. Ten brat mieszkał w Czyżynach i dużo pracy na terenie Krakowa i okolic wykonywał. Kolejna osoba to brat Wojciech Sędzik, który w 1931 roku został ochrzczony i przez wiele lat pracował na tym terenie. To jest rok bodajże 1934. Siostra Jantosowa i brat Jantos, którzy mieszkali w Trojanowicach, stamtąd zdarzało się, że nawet pieszo szli na nabożeństwa do Krakowa. A to jest miejsce zebrań. To były lata 1935. To była wynajęta stolarnia i tam odbywały się nabożeństwa na ulicy Kazimierza Wielkiego 117. Następnie to chyba Olek poznaje i Ola poznaje. To jest brat Jakub Cosin, który w 1935 roku przyjął chrzest. A zborem opiekował się wtedy brat Oskar Niedoba. Następnie nabożeństwa przed wojną jeszcze odbywały się na ulicy Brackiej 5/16. Kolejnym, starszym zboru
był brat Włodzimierz Cybura, syn Franciszka, który też przez wiele, wiele lat był starszym zboru. Tuż przed wojną opiekę nad naszym zborem sprawował brat Borody. I tak dochodzimy do roku 1946, gdzie opiekę nad zborem przejął brat Jan Kulak i za jego bytności i w okresie jego pracy został kupiony ten budynek, tu na Lubelskiej 25. I to jest troszkę właśnie tej starej historii. Przejdziemy teraz do troszkę nowszej. To jest rok 1951. W naszym zborze była orkiestra. Ja osobiście nie pamiętam tych czasów. Może brat Sosin by więcej wiedział, kto tu jest. Ja rozpoznaję Włodka Cybure i Bogdana Maszczaka. To jest rok 1957. I to są nasze dzieci, które w tej chwili są już dziadkami. Co niektórzy z nich. Siostra Borodowa prowadziła szkółkę, a z drugiej strony jest Tosia Jantos, ale jej nie widać za bardzo. Ja z tych osób tutaj rozpoznaję Witka Nawrockiego, nie wiem, nie, kto... Nie, to nie jest Witek. To nie jest Witek? To jest Krystyna. Nie! Nie, to jest Krystyna, nie tak. W 57 to nie wiem, czy Krysia w ogóle była. Na dole jest Krysia. Na dole to jest Jadzia. Tak, tak. To jest Jadzia Bogulowa. Tu jest chyba Andrzej Grabarczyk, z tego co ja orientuję się. U góry jest Marta. U góry jest Marta Grabarczyk. Tu jest chyba Helena Grabarczyk. A tu chyba Zosia. Tak. No właśnie, Zosia Sędzikowa. Jedziemy dalej. Tu jest orkiestra, nie wiem, 60 lata. No już tutaj jest więcej osób, które można rozpoznać. Tu jest chyba Ewa, tak? Nie, to jest Ania. Nie. Ania. Nie Ania, ani nie było. Była. Eliza. Siostra Jankowska, Halinka, tutaj. Marta Tokarz, Andrzej Grabarczyk, Danusia Moskwa, Marta Grabarczyk. Z przodu jest Jadzia Borgula i Zosia. Tu jest Zosia Samocka, Grabarczyk z domu, tak? I Baronówna Rudka. To jest rok 69 kwiecień. Kiedy w domu przeglądałam to zdjęcie, to tak patrzyłam, że z tych wszystkich ludzi zostały w Krakowie trzy osoby. I te trzy osoby mieszkają tu na czwartym piętrze. Czyli braterstwo. Zosia Sędzikowa, z tego zdjęcia akurat. Kto, którzy? Od prawej zaczynamy. Mój ojczule, ja, Ela Ganczarczyk. Tu jest Jadzia Borula. Z tyłu jest Romek Halurka. Gienek Mąsiorski, brat Zbyszka. Hatałowie, Zosia Samocka, Bogusia Franczak. Jacek Moszyński, Zosia obecnie Chyc z Zakopanego, Witek Nawrocki, Andrzej Grabarczyk z Australii, Ela Kunowska, Irena Motyka-Ali, Andrzej Górski, nasz dyrygent, Marysia Sura, Ola Gradzikiewicz, Polokowa Hilda, Zosia Kramarz, Danusia Moskwa, Zosia Sędzikowa, Staszek Figiel, mój małżonek. I jedziemy dalej. A to jest z 72 roku. No tutaj też w większości to są osoby chyba znane. Tu jest Lucynka, Dorotka Grabarczyk, Zosia Sędzikowa, no tu ja, Danusia Moskwa, Andrzej Grabarczyk, Michał Sędzik, Romek Rabiniak, o, odzywa się tam ktoś, kogo dobrze zna. Rysiu, tu jest Jola Mielczarek, Krysia Szygłowa, Halinka Skubida, no i Halinka Jankowska. To jest też rok 72, spotkanie, taki jakiś wieczorek naszej młodzieży. No i tutaj też dużo osób się powtarza, a to już są lata 80. Czy pamiętacie, kto to jest? Piotr Cieruga, Stasiu Sokołowski, Krzysiu Moszyński, nasz Tomek, nasz Wojtek. Tu jest, nie wiem, czy to Agatka, czy to Bożenka. Tam jest Jola Sokołowska i tu jest kto? No właśnie, jedziemy dalej. To jest cały zestaw naszych dzieci, które brały udział w pierwszym w ogóle przeglądzie pieśni religijnej w Bielsku. Adam Migała, Ola, poznajesz się? Ewa Łyko, Wojtuś,
to jest Pawełek, Krzysiu, Adaś Łyko, Darek Ignasia, no Piotruś, to nie wiem, czy to Ola? Być może. Nasz Tomek, Wiola Sokołowska, tu są dwie Czupkówne i Pawełek Sosin, tak mi się wydaje. Występ naszego guru w Katowicach, cały zestaw, tutaj co niektórzy siebie poznają. A tu śpiewaliśmy w Warszawie na zjeździe i nocowaliśmy w Podkowie Leśnej. I trzech panów, którzy tu są z przodu, zorganizowali mecz. Jacek, Andrzej, Jerzy. A tu poznajecie panów dwóch. Krzysiu Łoszyński na skrzypcach i nasz Wojtuś na wiolonczeli. Występ guru w Bielsku na którymś z przeglądów. Też było nas dużo, śpiewało się fajnie, ale było i miło. To już są lata, też 80. No ale tutaj jest trudno rozpoznać co niektórym. No i tutaj też. Adamku, poznajesz? Tu jest Madzia Rabiniak, Ania Grabarczyk, Bartek. No i tutaj jest kto? Futy. Znacie? Mariusz. A to? No właśnie. Nasz dyrygent akcji. Rozśpiewanie. No i tu kolejne zdjęcie naszych dzieci. To jest też, no kolejne zdjęcie, Marcin Milczarek, tu jest też Grzesiu Wiśniewski, tu. No a tutaj, czy Ola się poznaje? No i tutaj znowu Ola w akcji. Ola mówi wierszy. No, czy śpiewałaś? No właśnie. Zosia Milczarek, Marcin Milczarek, Kasia Szybuła, Ania Grabarczyk, Dawid. A to jest występ naszego chóru sławetny. Boguś Olmar podał nam ton, ale dużo za wysoko i wyszły straszne z tego fałsze. A tu jest ciocia Basia Wiejowska w akcji. No a tutaj Michał wspominał o Szkulankach. To mają obydwie, Kasi i Ani. Kto tu jest? No! No właśnie. I Michał Pich. Michał Pich, tak. A tu jest ta Ewa Moszyńska. No. To jest zdjęcie naszego krakowskiego obozu, obozu młodzieży krakowskiej w Łomnicy. Też dużo nas było i do tej pory się wspomina takie obozy. To troszkę niewyraźne zdjęcie na 70-lecie zboru w Świcie. Tak. Nasz chór razem z Pathfindersami. Czekamy jako chór na nasz występ, co niektórych nie ma już między nami. A to jest kolejny obóz naszej młodzieży krakowskiej w Łomnicy. Było dużo dzieci różnych, fajnych. A teraz to już wszystko dorosło. Chór nasz krakowski. Kolejne zdjęcie. To występ nasz w Pucie. Też chór. To kolejne zakończenie roku religii. A tu już kolejne pokolenie wchodzi. Czyli Filip. Tu Kuba. Sokołowski Kamil czy Tymek. Któryś z nich. I kolejne. I Malwinka się pokazuje, i Samuel na zdjęciach. Kolejne dzieci. Już nie tak dawno robione zdjęcie chóru. Śpiewające dzieciątka. Chór. Nie tak dawno robione. I to jest ostatnie zdjęcie z naszego występu w Tarnowie na zjeździe. Tyle historii. A o historii można dużo, dużo, dużo. Ale w telegraficznym skrócie chociaż tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Przychodzi i pomaga. Ja wierzę, że to jest możliwe. Zrób to. Gdy orzeł widzi, że w niebezpieczeństwie znajduje się to małe orlątko, odfruwa pod niebezpiecznie zniżające się swoje dziecko, bierze na swoje plecy, wynosi go wysoko i ucieka spod niego, zostawiając go również samemu sobie.